Proszę Państwa, na chwilę zawieśmy nasze obrady wigilijne, ponieważ mamy gości. Otóż przybywa do nas pan Piotr Gontarczyk, bohater programu Pod Prąd, swoją nowo poślubioną, właśnie poślubioną żoną. Gratulujemy. No więc właśnie, przybywają do nas prosto po ślubie, ponieważ tutaj część jest nastawiona optymistycznie, a część pesymistycznie. W jakim nastawieniu jesteś w tej chwili tuż po ślubie? Na razie tryskam optymizmem. No. Zobaczymy jak długo. Otóż, prezydenta i premiera mamy bronić jak niepodległości. To jest polska racja stanu. Co? Racją stanu nie. Jest dobro państwa i wszystkich, którzy tej racji służą, mamy bronić. Masz rację i teraz postawię kropkę na niej, bo żeby to było zrozumiałe. Jest. Przeciwko prezydentowi, w demokratycznych wyborach wybranemu i przeciwko demokratycznemu rządowi, który jest teraz dopiero pierwszy od 60 lat, bo gangrena, która zaczęła się komunistyczna, socjaliberalna w 56 roku, z którą ja walczyłem i moi koledzy, trwała do ubiegłego roku. I teraz socjaliberałowie i opozycja i komuniści, to konkretnie trzeba mówić, nie żadni lewicowi demokraci, i komuniści podjęli krucjatę przeciwko demokratycznemu państwu, demokratycznemu rządowi. Mi się wydaje, że tu nie ma mowy o takim uwielbieniu dla postaci, tylko dla sytuacji, w której się poszerza pole wolności. No. To nikt nie mówi o wielkości jednego czy drugiego niedużego premiera bądź prezydenta. Ja tą poprawkę przyjmuję z przyjemnością. Bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ten oczywiście tych dwóch dzielonych niedużych mężczyzn, to nam poszerzyło i to jest fakt. To w tej sprawie obowiązuje maksyma, którą przecież w wolnej już Polsce w Sejmie wygłosił Jan Paweł II. Tu trzeba wspomnieć, że pierwsza wigilia od niepamiętnych czasów bez Ojca Świętego. I powiedział wtedy, że wolność trzeba stale zdobywać. Nawet w wolnym, niepodległym państwie każdy z nas jest zobowiązany do wywalczania wolności stale. Tak, ale przy okazji mówiliśmy o przestrzeni, która się jakby rozszerzyła tej wolności. Tak to odczuwam zresztą. I myślę, że jeden z elementów tej przestrzeni jest twój proces z Wałęsą. Ponieważ na przykład te ostatnie ustalenia sądu są zupełnie jednak rewolucyjne. Niemożliwe rok temu. Z pewnością. To o tym chwilę pomówmy o tym, jaki jest etap na dzisiaj twoich. Rokowania są jak najlepsze, ponieważ ja posiadam dokumenty. No i właśnie dzięki zmianie w IPN-ie sam IPN zobowiązał się do przedstawienia bogatej dokumentacji, którą w tej kwestii posiada i która w moim przekonaniu jest jednoznaczna. Znaczy wyraz tej, sens tej dokumentacji jest jednoznaczny. Panie Marianie, a w pańskiej sytuacji ta przestrzeń wolności coś słabo chyba wygląda, bo... Kolejną sprawę mam 3 stycznia. Tutaj w tym wymiarze sprawiedliwości jest inne podejście sądów. Z momentem przejęcia przez PiS jest inne podejście już tych sądów. Dowodem tego było na jesień, co mi chcieli odwiesić ułaskawienie, a co chodzi do Lecha Kaczyńskiego. Proszę Państwa, ja bardzo wiele pretensji mam do Lecha Kaczyńskiego, bo w 2000 roku, jak siedziałem w więzieniu, wystąpiłem o ułaskawienie. Kwaśniewski zapytuje ministra sprawiedliwości o opinię. Nawet mam tą gazetę, gdzie Lech Kaczyński się wypowiada, żeby nie ułaskawić mnie bezwzględnie, tylko dać zawieszenie na 5 lat. I tutaj pretensje mam, bo nie byłem przestępcą. Mogę mieć pretensje, ale dałem ten, że tak powiem, wyraz zaufania, bo i głosowałem, i ludzi namawiałem. Są jakieś tam zmiany w sądach, ale nie takie. Ci sami ludzie, którzy skazywali w stanie wojennym, dalej skazują. Nawet z tego się dowiedziałem przedwczoraj, że na zlecenie jeszcze nie wiem kogo, kontrolują rejestrację tego nowego naszego związku, cośmy ponad rok temu zarejestrowali. Prowadzone jest dochodzenie, czy czasem coś tam nie było manipulowane. Także nie wiem, ze względu może na tą moją i naszą działalność, takie postępowanie jest. A moim marzeniem by było, bo tu żeśmy dyskutowali o różnych wątkach jaruzelskich, moim marzeniem by było, że te osoby bezpośrednio, które odpowiedzialne za stan wojenny, nie możemy się tu kierować litością. Oni powinni do końca życia siedzieć w więzieniu. To nie jest jakaś tam zemsta, tylko to jest pokazanie, na czyje zlecenie te osoby działały. Liczę, że co do działań obecnego rządu,
że wreszcie może przeglądną te nasze materiały, które od lat wysyłamy, gdzie żeśmy wskazywali grupy importerów, polityków z lewa, z prawa powiązanych. Przecież mówiło się, 3 lata temu mówi się o komisji śledczej. To proszę państwa, w 99 roku my żeśmy wystąpili do premiera Buzka, do Sejmu, do Senatu o powołanie komisji składającej się z senatorów, posłów i rządu, że udostępniemy firmy, które przemycają i nielegalnie sprowadzają zboża, że udostępnimy polityków. Proszę państwa, nikt nie zareagował. Generalnie w postkomunizmie jest tak, że tam, gdzie jakieś struktury z czasów PRL-u nie zostaną rozwalone, tam one trwają. Czasami można je rozwalać metodami takimi, żeby usuwać ludzi skompromitowanych. Czasami wolny rynek w niektórych miejscach wejdzie i spowoduje wyeliminowanie tych patologii. Natomiast w wymiarze sprawiedliwości, w policji, w prokuraturze mamy nadal kontynuację tych klanów rodzinno-towarzyskich. Ten mój tekst, o którym była mowa, o ośrodkach badania opinii publicznej, pokazuje, że w kierownictwach wszystkich głównych ośrodków badania opinii publicznej zasiadają ludzie z CBOS-u powołanego przez Wojciecha Jaruzelskiego w stanie wojennym, którego szefem był pułkownik Stanisław Kwiatkowski, ojciec Roberta Kwiatkowskiego. Oczywiście nie znaczy to, że fakt, że iluś tam Polaków uważa, że generał Jaruzelski zrobił dobrze, to nie znaczy, że jest to tylko i wyłącznie manipulacja, ale ci ludzie są bezpośrednio emocjonalnie towarzysko, wywodzą się z kręgu, który był bliski generałowi Jaruzelskiemu. I jest to... Nikt o tym po 89 roku nie pisał, natomiast jak się wdać w szczegóły, to dokładnie tak jest. Piotrze, może już się dołączysz do nas. Przestrzeń wolności, czy ona jest jakby po tym roku szersza? Bez wątpienia. Dla mnie sytuacja dzisiaj, a rok temu czy 2 lata temu jest absolutnie nieporównywalna. Natomiast przyłączę się raczej do tych głosów trochę pesymistycznych, ponieważ na co dzień mam do czynienia, miałem przez wiele lat do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, czy chociażby z sądem lustracyjnym i z prokuratorami i z tym środowiskiem. Mam również kontakt ze środowiskiem naukowym i powiem tak, to są środowiska w znacznej mierze pozostające poza zasięgiem władzy politycznej, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jeżeli się pogląda kariery i życiorysy wielu luminarzy polskiego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli się popatrzy na to, jak często pracują i dlaczego pracują raz na miesiąc albo raz na kilka miesięcy, dlaczego niechętnie czytają akta, dlaczego niechętnie uczą się czegokolwiek, to jestem pesymistą. Wydaje mi się, że żadne z rządy PiS-u nie są w stanie zmienić katastrofalnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości. Tutaj nie ma narzędzi, nie ma środków, żeby to zmienić. Podobnie wygląda świat nauki, gdzie pełna ciągłość personalna i strukturalna powoduje to, że badań historycznych na temat najnowszej historii Polski będzie bardzo niewiele. Będą one w znacznej mierze na uniwersytetach czy w placówkach naukowych dominuje brak jakichkolwiek badań. Tam nikt nikogo nie rozlicza, profesorem jest się dożywotnio. Kreuje się postaci na obraz i podobieństwo swoje i tutaj również sytuacja wygląda źle jak w wymiarze sprawiedliwości. Oczywiście ja czuję ten powiew wolności przez ostatni rok. Staram się z niego korzystać również, widzę to na co dzień, ale wiele obszarów życia publicznego jest w stanie katastrofalnym i jeżeli nie ma wymiaru sprawiedliwości, to po prostu państwo nie istnieje. A wydaje mi się, że państwo polskie, sądząc o nim po wymiarze sprawiedliwości, to nie istnieje. Jest zagrożone, tak? Tak, nie istnieje. Dobrze, ale rozumiem, że nie wszystko się to załatwia w ciągu roku. To są ogromne zmiany i masz rację, że pewnie wieloletnie. Ale ja zapytam inaczej. A czy państwo sobie wyobrażacie sytuację, w której... W końcu uda się jakiś seks, telefon czy seks inny i inną prowokację i inny pucz dokonać go skutecznie? I wtedy co, od razu wracamy w punkt wyjścia? Czy coś stało się nieodwracalnego po tym roku? Mi się wydaje, że coś nieodwracalnego zaczęło się dziać nawet przed wyborami. Wtedy, kiedy SLD zaczęło dramatycznie słabnąć, okazało się, że różni urzędnicy, którzy różne rzeczy chowali przecież do biurek,
ale w którymś momencie poczuli, że oni mogą to pokazać. I to jest chyba wielka sprawa, która istnieje w demokracji. To znaczy, że jedni, którzy są u władzy, nie muszą być u władzy długo, że mogą być inni. I to powoduje także wpływ oczywiście na prasę, na wymiar sprawiedliwości. Może niedobrze on powinien mieć te oczy z tego punktu widzenia zawiązane. A jednak trochę powoduje i trochę, moim zdaniem, doświadczamy raczej korzystnych okoliczności tego. Ja na twoje pytanie bym powiedział, że moim zdaniem to jest szczęśliwie proces tej oligarchizacji, która narastała w Polsce przez rzeczywiście 10, 12, 13 lat, że on został zatrzymany. I myślę sobie, że to nie jest tak, że jak przyjdzie nowe rozdanie, to po prostu ten domek z kart się tak samy rozleci. Ja natomiast się trochę boję o coś innego. Kilka dni temu Janek Królewski opowiadał mi, jak mu urządzono rewizję, bo kandydował chyba w wyborach. I to przeciwko kandydatowi PiS-u kandydował. On mówi, że takich rewizji w czasach komunistycznych to on nie miał. Przychodziło trzech, rozmawiali grzecznie, a teraz w sprawie rzekomego druku tam czegoś takiego, wpada siedmiu facetów i przewraca łóżko na dzień dobry. Łóżko, ale w zęby go nie biją, tak? Bo pamiętam tą scenę w Bydgoszczy, to on tak sprytnie wyjął szczękę, prawda? Zęby go nie biją, zęgi bo nie biją i on jest, daleki od, takich porównań. Ale to śmieszne nie jest. To śmieszne nie jest. W relacjach prasowych nie wyglądało dobrze. To śmieszne nie jest. Tam przez siedmiu ludzi tam obrobione, tak? Nie, nie. A czy śmieszne, dobrze, czy nie jest śmieszne porównanie z komunistami? Czy to od razu możemy tak łatwo Absurdalne dlatego, że ci widocznie nadgorliwcy byli starymi funkcjonariuszami starego systemu i starali się wykazać nadgorliwie. Normalny ogon postkomunizmu. Ja chcę powiedzieć, że byli nadgorliwcy, ale chętnie reagują na nowe powiewy. Jak wszyscy nadgorliwcy z tamtego czasu. No to trzeba i to, co powinno niepokoić, to może tylko zadać pytanie, czy są powiewy, czy ich nie ma. Jak są, to niedobrze. Nie, Panie Ryśku, pan powiedział, że znaleźli się urzędnicy, którzy teraz w tym ostatnim okresie wyciągnęli coś z biurka. Ja uważam, że to jest służalcość, bo jeśli coś mieli, to powinni znacznie wcześniej wyciągnąć. Natomiast wiedzieli... Ale wolę, żeby wyciągnęli później niż wcale. No. Tak, tylko że to jest, ale że to jest człowiek, który nie można mu zaufać. Bo... To prawda, oczywiście. Nie można wrócić do tego samego punktu. Te zmiany, które zaszły... już są trwałe. Trwałe jest natomiast to, że dzięki Wilsteinowi, co by o nim nie sądzić na podstawie programu pierwszego, prawda, to jednak dzięki opublikowaniu listy Wilsteina został przełamany. Ludzie naraz zobaczyli, że to nie jest sprawa oszołomów, którzy sobie jakiegoś tam kapusia chcą jednego czy trzech ujawnić, tylko że to jest ośmiornica oplatająca całe życie. Jeżeli 300 tysięcy działało w regionie warszawskim, to było tak w całym społeczeństwie i że to jest problem nas wszystkich, również tych, którzy nie działali w opozycji. Że jest to problem ogólnopolski. Tego się cofnąć nie da. W tej chwili ludzie już się zastanawiają, albo zamykają oczy, że przecież podpisał, a dlaczego Kaczyński nie podpisał dobrej, szerokiej ustawy lustracyjnej, którą deklarował w kampanii wyborczej. PiS i Kaczyński w prezydenckiej też był za ujawnieniem agentury i to przecież nieprzypadkowo, żeśmy na niego głosowali, mam nadzieję. Nie? Tutaj się wydała niesłychanie rzecz ważna, której mało kto dostrzegał, a mianowicie pełnej symbiozy organizacyjnej, chociaż tajnej, między SLD i Platformą Obywatelską. Że to były dwie głowy, czy dwa szczyty tej samej góry lodowej, prawda, które wystawały na zewnątrz. Prawda? Jedna tonęła, druga wypływała, a układ trwał mocny. No i to, że na przykład sprawa Rokity wyszła, no to jest niesłychany sukces, bo to pokazuje nieprawdopodobną gangrenę. To można powiedzieć, że cały system po 89 roku został zbudowany na potwornej manipulacji opinią publiczną. Jeżeli startuje, prawda, kandydat PiS-u, z którym Tusk i PO deklarowali przecież w kampanii wyborczej koalicję rządową,
i ich wydawał się najbardziej odległy przeciwnik, czyli SLD. Kandydat SLD i PiS-u zostają jako tego. Jeżeli Rokita popiera bratnią partię, to jest zagrożony wyrzuceniem, że nie poparł kandydatury SLD. No to jest po prostu podniesienie przyłbicy. No, ale to dobrze świadczy o Rokicie. To dobrze świadczy o Rokicie, ale... Bardzo, o Platformie. Ale pokazuje nam, czym naprawdę jest PiS ze swoją Platformą, prawda? Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo tutaj się też przewija cały czas, czy nam jest sprzedawana linia przebaczenia. Więc proszę Państwa, jak wyszedłem w 84 roku, mi wypuścili z Mokotowa, to w pierwszym wywiadzie podziękowałem Kiszczakowi, bo mnie jeszcze przed oficjalnym zwolnieniem wypuścił na przepustkę. Podziękowałem Kiszczakowi i obiecałem, że jeżeli Kiszczak znajdzie się w analogicznej sytuacji, może liczyć również na moją pomoc. I ja w tej chwili mogę to rozciągnąć, bardzo proszę, na Jaruzelskiego. Jeśli ci panowie będą siedzieć, ja mogę się zobowiązać, że każdemu przynajmniej raz w roku poślę paczkę. Ale pod tym warunkiem, że będę miał gdzie te paczki, bo na cywilny adres im nie wyszedł. A jak pani myśli, co się wydarzy za rok, kiedy na przykład, bo tak pewnie będzie, PiS straci władzę? Platforma wróci, będzie tak. Komuna dalej. O, tak? I co to znaczy dla nas? Czy coś, w ogóle wrócimy do punktu wyjścia? Tak wygląda. Jeżeli w tej chwili nie wesprzemy tych ludzi, nie pomożemy, żeby zrobić porządek, no to oni mają przygotowane kadry i będą robić dalej to, co robili. Proszę zwrócić uwagę, ani Wałęsa, ani Kwaśniewski nie czuje się nawet nie mają wyrzutu sumienia, już pomijając Jaruzelskiego. Domagają się jeszcze honorów dla siebie. Zrobią z Jaruzelskiego marszałka. No właśnie. Mało tego, te honory są im proponowane. I oni ich po prostu nie odrzucają, no bo niby dlaczego, prawda? Wigilię 2006 roku nie istnieje niebezpieczeństwo puczu ani powrotu do przeszłości. Po likwidacji WSI, które uważam za wydarzenie ważniejsze niż przeobrażenie SB w Urząd Ochrony Państwa, wszystko w 2007 roku będzie już inaczej i to, co jest tylko pytaniem, czy PO przetrwa 2007 rok, bo... Tak, bo myślę, że to, co wynika z dokumentów przejętych przez Macierewicza, no, mówił o paru rzeczach publicznie, na przykład w Krakowie na konferencji mówił o aferze Bataksu, to stawia pod znakiem zapytania przetrwanie dotychczasowego układu politycznego w najpodstawowych sferach, dotyczących zarówno świata polityki, jak i świata mediów, i to wielkich mediów. Także to może być, powinien być punkt wyjścia, liczę na to, że stanie się punkt wyjścia do całkowitego przeobrażenia. To znaczy, możliwe się staje to, o czym marzyliśmy, no powiedzmy, w 89 roku, to znaczy przeobrażenie Polski i rozbicie fundamentów struktur postkomunistycznych w Polsce. No tak, ale czy WSI to bardzo ważne. Ciekawe, na ile ono będzie jakby kreatywne w sensie pragmatycznym. Znaczy, co będzie znaczyło dla układu politycznego, na ile go przesunie czy zmieni. Ale może pytanie ważniejsze jest takie, czy naprawdę jest taka jasna i czysta wola lustracji, która jest, myślę, elementem niezbędnym przemieszczania się tej przestrzeni. Ale ja bym chciał wskazać, że lustracja w wymiarze właśnie wojskowych służb specjalnych wystarczająca jest. Jest ważniejsza nawet od esbeckich. Jest taka, przynajmniej ci starzy ubecy twierdzą, że oni zostali oszukani właśnie przez WSI, że to WSI przeprowadziło transformację. Jeżeli chodzi o agenturę WSI i rolę WSI, to jest dotknięcie rdzenia postkomunizmu. Mogę do tego wątku coś powiedzieć, bo ja czekam z najwyższym zainteresowaniem na ten temat, coś z tego WSW jest. Zobaczymy, co pójdzie na stół. Jeżeli pójdzie na stół ważne rzeczy, to ja się pochylę nad tym. Ale nie wykluczam jeszcze niestety takiego scenariusza, że ta zapowiedź jest na wyrost. Zobaczymy wkrótce. Rdzeniem kapitalizmu są banki, prawda? A kto zakładał banki? To właśnie WSI. W paru miejscach tak, oczywiście, jak spojrzeć na kogoś takiego jak ten z Gdańska, z Millennium, ten facet, prawda, który sobie zresztą przez dłuższy czas wypłacał 800 tysięcy miesięcznie złotych, kot. Te złote dziecko. No to on oczywiście jest absolutnie PRL-owski. Ja nie wiem, czy on jest ze służb, ale on jest... Tak powiem, z PRL-u wyrasta w pełni. Paru innych, których kojarzę tak samo oczywiście.
ale nie, nie, nie. Nie, zdolność przez... absorbowania młodych, zdolnych ludzi i wciągania w ten sposób, żeby pracują dla swoich szefów. To jest część mechanizmu po prostu, natomiast nie zmienia to. Nie, bo ja znam ogólnej... przepraszam, mam przyjaciela mapy. Mojego, który był przecież w spiskowych. On nie był bardzo zaangażowany, ale był. Który potem został przez ładnych kilka lat, był szefem największego polskiego banku. Mówię o Andrzeju Topińskim akurat. Który przypadkowo zajmował się jako ekonomista problemami finansowymi. Państwowego banku mówimy. Państwowego. No to tak, on był państwowego banku. O bankach, mówimy, mówimy o bankach. Chciałbym dodać, że jego ojciec był jednak w jakiejś starej ten nomenklaturze. Wie pan, spokojnie, spokojnie. Ja jego ojca, spokojnie, ja jego ojca znam. Może. Ja go znałem dość dobrze, wydaje mi się. I... Mówię o prezesie komisji arbitrażowej. Oczywiście. No. Mówimy o tym to samym. To był PPS, żeby państwu wyjaśnić. To był dawny PPS przedwojenny, tak który, jak się mówiło wulgarnie, teraz się mówi kolokwialnie w PRL-u, zlał się po tym z PPR-em i stworzył PZPR. I on stworzył taką enklawę w komisji arbitrażowej. I jakaś proszę pana, tu dalej on, jest znaczy, historia, którą to już pan chyba... kontynuuje. No po prostu okoliczności tego były prozaiczne. To znaczy, jemu miejsce stworzyli ci byli znajomi z PPS-u, którzy się włączyli. Natomiast jego polityczne znaczenie było zawsze równe zero. No, popierał go Cyrankiewicz. No tak, urządził mu miejsce pracy, bo to się dobrze znali z Krakowa. Ale to są takie marginesy. No oczywiście. No. Marginesy PRL-u. Już w lutym 82 roku, czyli jak w chwili, kiedy tylko czołgi okopały się na skrzyżowaniach, to rozpoczęto majstrowanie przy prawie karnym i prawie cywilnym i wtedy na przykład zniesiono przepis odpowiedzialności dzierżawcy za powierzone mienie, co pozwalało dyrektorom zakładać spółkę, która przejmowała fabrykę. I tego i tylko że banków było kilkadziesiąt czy kilkaset, natomiast fabryk było kilka tysięcy. Chodzi o to, że w rozważaniach, prawda, kto jaki bank przejął, tracimy tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi, którym po prostu stworzono paragrafy pozwalające im kraść. Tak. I którzy ten system złodziejski stworzyli i ma to znacznie szersze oddziaływanie na opinię publiczną i na poglądy i na wychowanie, niż tych kilku bankierów, no bo powiedzieli, no ukradli nam banki, no. Tych w zeszycie 16-kartkowym można te nazwiska spisać, kto ukradł banki. Natomiast cała masa tych drobniejszych złodziei tworzyła tą bazę, która między innymi w głosowaniu nie pozwala również ruszyć tych, którzy ukradli więcej. Nie ma problemów banków, bo 80% banków jest zagranicznych w Polsce. Właściwie dwa zostały niezagraniczne. No więc taki problem jest, dlatego że w tej chwili banki wyraźnie blokują polskie inicjatywy i blokują na przykład udzielanie kredytów polskim firmom, natomiast udzielają kredyty firmom związanym z firmami zachodnimi. Piotrze, powiedz mi, będzie lustracja? Bo byłeś taki pesymistyczny, a parę dni temu rozmawialiśmy, mówiłeś, że na pewno będzie. Ilustracja będzie. Problem polega tylko na tym, w jakim kształcie. No tak, ten projekt, który został podpisany przez pana prezydenta, to jest coś zasadniczo różnego niż to, co w jakichś tam drobnych przecieków czy z pomysłów, które pojawiają się w prasie, jest prezentowane. Jaki kształt będzie miała ta lustracja, trudno przewidzieć, ale obawiam się, że może mieć miejsce i taki wariant, że będzie to powielenie tego, co już obserwowaliśmy przez ostatnie kilka lat, tylko że na dużo większą skalę i na dużo większe pieniądze. I może być stworzony taki system, w którym każdy były tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa bez żadnego większego problemu pójdzie sobie do sądu i uzyska zaświadczenie chroniącego przed publiczną anatemą, a także przed badaniami historycznymi. O tego się obawiam. Sędzia Bogusław Niziński mówił o 600 czy 700 tajnych współpracownikach, których zidentyfikował. W 150 sprawach poszedł do sądu i kilkadziesiąt wygrał.
po tym i po kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego, po kolejnych rozmywających lustrację próbach interpretacji tej ustawy przez Trybunał, istnieje takie niebezpieczeństwo, że jeżeli to się powierzy procedurom karnym, 99% nawet może 95% tajnych współpracowników, jedyny wyrok, jaki uzyska w sądzie, to to, że nigdy nie współpracowała ze współpracowali. Ale najpierw musi to być ujawnione. No tak, tylko co to znaczy ujawniony? A co to znaczy ujawniony? No znaczy, ilu? Bo w procesie otwartym będą strony i... No tak, tylko... Że jak ty ujawnisz, to sąd karny cię skaże za to. To jest... SBC będzie powtórka sprawy Gilowskiej, bo SBC stają murem za swoimi TW i jeżeli faktycznie w procedurze karnej będzie normalne przesłuchanie świadków, I SBC będą traktowani jako wiarygodne źródło informacji, to oczywiście oni będą stawali murem za swoimi... Oni zresztą tego nie kryją. No ja mam takich nagranych wypowiedzi kilka, gdzie oni mówią, że dla nich byłoby dyshonorem sprzedawanie swoich współpracowników. Ponieważ oni czują, no to jest więź lojalności jakaś. I oni to mówią otwarcie. I mogą się jeszcze przydać im. I ci, którzy mówią mi to otwarcie, na przykład człowiek, który mi to mówi, mam to nagrane, zeznawał w sprawie Karkoszy albo w sprawie, no chyba tak, chyba w sprawie Karkoszy. Zeznawał oczywiście, mówiąc, nie, gdzie Karkosza, naszym super, ale skąd? Po czym facet mi mówi, mam to nagrane ukrytą kamerą, gdzie on mi mówi, no nikogo z moich nie wydam, bo lojalność. To rzeczywiście procedury karne tutaj... To jeszcze będzie mało, bo nie dość, że to będzie bardzo dużo kosztować na taką skalę. Nie dość, że w życiu publicznym stworzy taką schizofreniczną sytuację, w której wszyscy będą po cichu wiedzieli, kto to jest, ale oczywiście wyroki sądowe będą inne, to jeszcze będzie można ścigać historyków, którzy pewne dokumenty wyciągają, pewne wnioski, prawda, piszą o tajnych współpracownikach. No to czasami mają dokumenty, gdzie mają imię, nazwisko tego tajnego współpracownika. A potem ci agenci będą mogli robić procesy cywilne. Ja nie wiem, jak sąd się zachowa, ale sąd nie będzie w stanie rozstrzygnąć tego. Będzie powoływał ekspertów, badania akt. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Natomiast w momencie, kiedy on będzie miał w ręku papier sądu, że nie był, to wygrywa w cudzach. Pierwszej rozprawie. Pierwsza rozprawa automatem. Chcę powiedzieć, że jednak... Jak Bolek. Podobna sytuacja jest. Tak, bo to z jednej strony tutaj jest kwestia woli, tak naprawdę woli lustracyjnej PiS-u. Czy to jest taki kontratak działaczy Solidarności, którzy nie chcą swojego życiorysu kłaść w ofierze jakby. Co tu jest ważniejsze? Czy jakby przekonało prezydenta to, że ci ludzie tak płaczą, że będzie wiadomo, co robili, kim byli i z kim rozmawiali? Tajemnica jest chyba zbiora zastrzeżonych, bo jeszcze jest ogromny zbiór zastrzeżony. Opowiadał jeden człowiek, który widział te zbiory zastrzeżone, to jest jakaś wielka hala. W tej hali stoją jakieś ogromne takie ilość ogromnych skrzyń. Skrzyń metalowych, a akta są, tak jak się przechowuje materiały rozszczepialne tam do elektrowni atomowej, w jakichś rurach takich metalowych. To kawka jest. I teraz przypuszczam, że tam znajdują się po prostu dokumenty no, najważniejszych osób, które odgrywają w tej chwili dużą rolę w państwie i sądzę, że w jakiś sposób te osoby są głównymi hamulcowymi. Ta przestrzeń trochę nie jest taka szeroka, jak myślałem przed tym fragmentem tej rozmowy. Zapytam jeszcze, pani Izo, w tym programie naszym rok temu pani wspomniała, powiedziała pani o emigracji wewnętrznej własnych dzieci. Czy to się zmieniło przez ten rok coś? Nie. Syn wyjechał na Kostarykę, więc nam się wydawało, że te sprawy przyschły, prawda? Ja absolutnie ani bym nawet nie chciała nikogo sadzać do więzienia. Jeżeli chodzi o generała Jaruzelskiego, to bym wolała, żeby oddał willę, którą komuś ukradł. A dla mnie może być na wolności, tylko niech odda właścicielom to, co im ukradł. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że w piątek na Uniwersytecie Śląskim była sesja naukowa poświęcona pamięci profesora Pańki. Tak. I na tej sesji naukowej zupełnie nieznany mi człowiek, chyba się Nadler nazywa, ale ja nigdy w życiu ani go nie widziałam, ani nie słyszałam, powołując się na osobistą znajomość ze mną publicznie do kilkuset osób, no powiedział coś takiego bardzo uwłaczającego, że ja mu osobiście zwierzyłam coś w tym rodzaju, że uważam swego męża za wariata.
No więc mi ręce opadły. No, mogę wytoczyć sprawę sądową, ale ten pan nie ma dla mnie zdolności pojedynkowej. Tylko mi chodzi o to, że ja nie jestem osobą agresywną, ja nie wychodzę, natomiast ni stąd, ni zowąd się okazuje, że jakiś pan X czy Y nie chce przekręcić nazwiska, powołuje się, że mnie zna, ja go nigdy w życiu nawet nie słyszałam, że ktoś taki istnieje. Podobno to jakiś naukowiec, no ale jak widać nie jestem au courant środowiska naukowego. Więc chodzi o to, że ta sprawa, prawda, sprawa FOZ-u. Przecież co chwila ktoś mi mówi o jakichś wątkach tej sprawy, które się łączą z tym, ja już nawet nie chcę słychać tego. No, więc dlatego się nie dziwię synowi, że wyjechał na Kostarykę, mówi, że ciepło, piękny ocean i na pewno nie ma sprawy FOZ-u. Tak pisze. Jak jest w tej ustawie, którą Kaczyński zgłosił, rozwiązana właśnie sprawa zbiorów zastrzeżonych? Tam się coś zmienia, czy nie? Nie ma jeszcze żadnego oficjalnego projektu, nic takiego do Sejmu nie wpłynęło. To tylko dziennikarze, dziennikarze to omawiają, podają jakieś szczegóły. Nie znam takiego dokumentu. Bo w poprzedniej ustawie, nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę z tego, bo ja się jakoś tam próbowałem tego przyczepić w swoim czasie, jak dostałem mało papierów, wychodząc z założenia, że skoro byłem członkiem Komisji do Spraw Służb, to może skierowano mnie do zbioru zastrzeżonego. I w ustawie jest uregulowanie takie, że ten, czy jego dokumenty są skierowane do zbioru zastrzeżonego, o tym nie wie. Nie wie. Co więcej, nawet Komisja do Spraw Służb Specjalnych nie tylko, że nie wie, czyje zbiory zostały skierowane, ale nie zna nawet ogólnej ilości tych zbiorów. Nie wie, czy to jest 1000 ludzi, czy 100 tysięcy ludzi. I to jest rzeczywiście coś niebywałego, bo tu już nie może chodzić o żadną ochronę rozsądnej tajemnicy państwa. Ja mogę i tam jeszcze coś więcej. To jest zastrzeżone na 99 lat. Na 99 lat jest to zastrzeżone. A więc powyżej wszelkich archiwalnych standardów właściwie. To wszystko zrobił niestety, to Janusz Pałubicki to przepchnął. Takie są fakty. Tak się dobrze zapowiada. Jakiś czas temu, może przed miesiąc chyba, czy dwa, przed tak zwanym dojściem PiS-u w walce wyborczej do władzy, napisałem taki tekścik z porywu serca i z pewnych obserwacji Rzeczpospolita Kapusiu. I nosiłem do różnych gazet wolnych w tym kraju. Nie będę ich wymieniał, od Rzeczpospolitej przez Polską wtedy do Wprost pisma. Nigdzie nie mówili wprost, dlaczego nie drukują, ale nigdzie mnie tego nie chciano. Mały tekst, nie zajmował dużo miejsca, 3 strony maszynopisu, nie wydrukowano. Ale wtedy to jest dla mnie symbol, jakiś taki znak otwarcia. Wydrukowano mnie to w niszowym pisemku Prawa i Sprawiedliwości. Nazywało się to pisemko, ty wiesz, Krzysiu, Nowe Państwo. Nie drogi, no mój drogi, opanuj się z tą wiedzą. Nowe Państwo. I tylko to małe pisemko, takie nakładu 5000 przez nikogo prawie nie czytane, oprócz zainteresowanych drukujących. To taki nomen omen tylko tamtych niedawnych czasów. Widziałem już chyba kilkuset tajnych współpracowników ujawnionych przez ostatnie kilka lat, czy to za pomocą badań naukowych, czy to za pomocą wniosku rzecznika do sądu lustracyjnego, etc., etc., etc. No jeszcze nie widziałem takiego tajnego współpracownika, który powiedział tak, tak było. Mówię tylko o tym, że potem w miarę ujawniania kolejnych dokumentów czy kolejnych faktów, te osoby zmieniają kolejne relacje albo przyznają się już tylko do tego, co już i tak wiadomo, jak Maleszka, który napisał artykuł, prawda, w którym nie zgadzało się kompletnie nic, prawda? To, jak już nie mogą zaprzeczyć, że tak było, to albo starają się minimalizować wagę swoich działań, albo relatywizować, że to albo tam czasy, albo przymus i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, nie to ma... poranny dowód masz. Ja osobiście nie zetknąłem się jeszcze z żadną osobą, z żadną postacią, która w sposób rzetelny, wiarygodny i niebudzący wątpliwości opowiedziałaby tą historię tak, żeby mi się to zgadzało z dokumentami. Normalny mechanizm psychologiczny. Dla mnie jest jedna rzecz istotna. Czy ta ustawa, i ta w obecnym kształcie, i ta, szczególnie ten projekt, czy on była w ogóle wykonywalna? Tylko oficjalne czynniki mogą się w tak jasny, enumeratywny sposób wypowiadać. Tak lub nie, tylko pan prezes i jego aparat. Natomiast na pewno od strony praktyki archiwalnej, stanu, w jakim zastaliśmy Instytut Pamięci Narodowej,
śmierci klinicznej po prostu, od strony archiwalnej, na pewno będzie to bardzo trudne do wykonania. Chciałbym podziękować za spotkanie i za to, że się mogłem z wami, za to zebranie. Chciałem wam właśnie poprosić o to, żebyśmy po kolei, po jednym, dwoma, dwóch zdaniach, dużo życzenia po prostu. Pani Janie, proszę bardzo. Co pani życzy Polakom w najbliższych miesiącach, latach? Ustabilizowanie kraju. Zrobienie porządku. Przede wszystkim właśnie lustracja powinna być. Nie wsadzać, tak jak pani też mówiła, nie wsadzać do więzienia, ale każdy niech ma na czole wypalone, że jest agent. Żebyśmy na przyszłą Wigilię, łamiąc się opłatkiem, wiedzieli, z kim się łamiemy. I żebyśmy mieli prawo niektórym ludziom ominąć w tym łamaniu opłatkiem. Żebyśmy byli wolni, wolni w tym zakresie wolności, jaki zdefiniował Arystoteles, a powtórzył Camus. Żebyśmy mogli na przyszłe Boże Narodzenie nie kłamać. I żebyśmy mogli na przyszłe Boże Narodzenie kłamstw nie wysłuchiwać. Mam takie życzenie, które mam dla siebie, ale myślę, że też dla większości Polaków, żeby wreszcie ten problem, żebyśmy mieli z głowy. To znaczy, żeby tym zajęły się, żeby przestali być hamulcowi w tej sprawie, żeby rzeczywiście ci historycy, którzy się tym zajmują, te IPN, który się tym zajmuje, żeby pan Macierewicz mógł powiedzieć wszystkich z WSI, żeby oni to za nas zrobili wreszcie, jak najszybciej. I żebyśmy mogli w związku z tym rzeczywiście zająć się trochę przyszłością, bo ja chciałam powiedzieć o jednym, że wiele różnych niedogodności, wiele różnych nieszczęść, wiele biedy, wiele kłopotów gospodarczych, w których się znalazło wielu ludzi w Polsce, to nie jest tylko to, że my mamy ten komunistyczny ogon. Tylko nie wszystko się dobrze dzieje na świecie, a nam się wydaje, że tylko u nas jest tak niedobrze. I żebyśmy mogli jeszcze zająć się również tym, a nie tylko po prostu dobijaniem tej komuny, która nam ciągle wyłazi jak hydra z każdego kąta. Życzę Polakom w szczególności, żeby wreszcie ta Polska była normalnym krajem, żeby poszanowanie dla ludzi, żeby Polacy nie musieli wyjeżdżać za chlebem gdzieś za granicę, żeby pracowali tutaj godnie, godne wynagrodzenie dostawali, bo Polska jest pięknym krajem. I zwracam się do Polaków, żeby dbali o tą Polskę. Zaistnienia takich warunków, żeby mogli być z siebie zadowoleni. Tu jest prawda w życiu publicznym jest bardzo ważna i to, co mówił Andrzej Gwiazda, to, co mówiła pani Anna, to oczywiście są ważne rzeczy do zrobienia, ale mi się wydaje, że to, co w Polsce jest sprawą absolutnie kluczową, to, żeby chociażby to, co ten rząd obiecuje, Solidarną Polskę, żebyśmy zrobili jakiś krok w tę sprawę. Na razie żyjemy coraz bardziej w kraju, który jest opanowany przez wyścig szczurów, wcześniej czy później. Wtedy państwo będzie państwem niczyim. Posłużę się parafrazą słów Józefa Bocheńskiego, który mówił: żyjcie długo, bogato i szczęśliwie. 50 lat temu walczyliśmy o demokratyczne, patriotyczne, a religijne państwo. To się stało dopiero w ubiegłym roku. I tego musimy bronić jak źrenicy w oka, jak niepodległości. A realizacja programu, który wychodzi naprzeciw każdemu Polakowi, całemu społeczeństwu, zostanie zweryfikowana przez wyborców. Dojrzałej weryfikacji życzę społeczeństwu i samemu sobie. Żeby Polska stawała się coraz bardziej krajem nowoczesnym, krajem zamożnym, krajem normalnym, żeby tych patologii, o których życia publicznego, o których bardzo często tutaj, o których wspominano, że było jak najmniej. Normalne, cywilizowane, nowoczesne państwo. Normalne, cywilizowane, nowoczesne państwo. To jest to, czego nam chyba najbardziej potrzeba i nie tylko państwu, ale sobie też bym sobie tego życzył. Ja bym życzył wolnych mediów wszystkim moim rodakom. Marku? Znalazłem się właściwie po raz pierwszy na tak osobliwej Wigilii. To mnie urzeka, dlatego że widzę, że wszystkim zależy tutaj na tej sprawie, nie używajmy wysokich słów, na Polsce. W jaki sposób każdemu zależy. Dowód był w tej gorącej dyskusji i różnych sporach o lustracji, weryfikacji, kapusiach.
Chcę, żeby przyszła Wigilia. Może przy każdym stole znaleźli się wszyscy tacy ludzie, którym zależy na Polsce. Każdy w swój sposób, niech to wyraża, ale żeby zależało naprawdę na Polsce. Ja bym życzyła moim rodakom zmiany ordynacji wyborczej, żeby zawsze głosowali na tych, których poważają i szanują, a nie na partię. To jest takie, powtarzam, Kartagina musi być zburzona. Krzysztof? Moje życzenia w skali rocznej, bo ja myślę, że można sobie żyć od Wigilii do Wigilii, więc na 2007 rok życzę młodym Polakom dziecka, dużo dzieci w ogóle. Dużo dzieci. W ogóle wszystkim Polakom. No i żeby te małe dzieci, które będą się rodziły, rodziły się ze swobodnym dostępem do prawdy o całym świecie. Nie do twarzy mi z poważnymi wypowiedziami. W tym roku zmarł pewien mój krewny, z zawodu stolarz, który w czasach PRL-u był taką złotą rączką. To znaczy, jak w całej okolicy nie było można kafelków do łazienki załatwić, to on skonstruował maszynę w piwnicy nielegalnie i produkował te kafelki. Po 1989 roku wydawało się, że no czas takich ludzi, którzy no całe tysiące w okolicy liczyły na kontakt z takim człowiekiem, że nadejdzie ich czas. Zaczął organizować swoją działalność, swojego zakładu stolarskiego. No okazało się, że bez dojść, bez układania się z panami z przeróżnych układów PRL-owskich, z miejscowymi SBK-ami, to nie będą jego czasy. No więc życzę wszystkim, żeby te bariery zniknęły i czy przynajmniej troszkę przez ten najbliższy rok się obniżyły. Ja przede wszystkim państwu życzę świąt bez dyskusji politycznych. Myślę, że to nie powiem, że na naszym przykładzie, ale życzę świąt bez dyskusji politycznych, a w przyszłym roku chyba nam wszystkim takiego ogólnego obniżenia poziomu agresji, bo uważam, że nawet lustracje, dekomunizacje, deesbekizacje można robić z uśmiechem na ustach, z pozytywnymi wibracjami. Wigilijny wieczór. Chciałbym, żeby Pan Bóg miał nas wszystkich w opiece. Wojciech? No ja to jak zawsze się połączę z Tobą, Włókiem, na odległość, bo Ty życzyłeś wolnych mediów, a ja dopowiem do tego, żeby w tych mediach, ze swojej działki, ze swojego poletka, żeby w tych mediach było jak najwięcej kultury. No to, o to proszę niebiosa i Najświętszą Panienkę. Wojtko, zagraj teraz tam kolędę jakoś tak finałowo, a my sobie może się nie rozchodźmy jeszcze, posłuchajmy chwilę, co Wojtek zagra. Kto umie, niech śpiewa. Tam to jest.